Hejka kochani, totalnie niespodziewana sytuacja, bo jestem u siebie w aucie, jest poniedziałek, mam wolne, mam ogromne plany, jeżeli chodzi o lumpeksy, chociaż już jest po godzinie zero, czyli maszyna ruszyła, ale ja nie chcę pchać się na te momenty, kiedy lumpeks zostaje otwarty, ponieważ w moim obecnym stanie chcę, żeby to była dla mnie czysta przyjemność i takie, wiecie, odstresowanie się, więc ruszam troszeczkę później, jestem pod McDonald'em, przyjechałam sobie właśnie po kawusie, bo nie zawsze żabka. Dokładnie. No i dwie sprawy. Otóż zapytacie o moje włosy i tą zajebistą objętość i co Bożena robiłaś. Więc ja byłam jak ta dziewczyna na Instagramie, która na byle co zakręca włosy, rano wstaje, przeczesuje je tylko rękoma i zobaczcie jaki jest efekt. Także tak to wygląda. Także tak jak powiedziałam, no na lumpeksy się nie trzeba stroić. Chcę jeszcze odwiedzić nasz ogromny, nowy sochaczewski Sinsay, bo już dostaję takie znaki, że jest taki ogromny, to jest takie przeżycie, więc ja też chcę w tym uczestniczyć i zobaczyć jak tam jest. Takie są moje plany, papiloty mi nie wyszły, do tego jeszcze śmierdzi mi w aucie. Znaczy jakbym miała tak powiedzieć szczerze, to jebie tu jak nie wiem. Dlaczego? Dlaczego? No najprawdopodobniej jest to po prostu jakiś problem z klimatyzacją, ale że idzie sezon i tak bym to oddawała na jakiś przegląd, ale myślę, że ten zapach sugeruje mi tylko jedno, że to będzie więcej kosztowało. Tak czuję. Po prostu to czuję, że to będzie dużo kosztowało. Okej, na szczęście to jest tylko Sochaczew i małe odległości. Jest jeszcze coś takiego jak uchylanie szyb w samochodzie, ale no nie sprawia to, że ten dzień jest najprzyjemniejszy, bo tak jak patrzę na siebie teraz w tych zajebistych lokach i jeszcze czuję ten zapach, który mam w samochodzie, to może zwiastować tylko jedno, że to nie będzie wspaniały dzień. Ale mam nadzieję, że za chwilę nie, może tak będzie lepiej. Nie, po prostu ja za swoją głupotę się karzę tak, że nie wzięłam frotki. No i proszę bardzo, tak będę dziś po Sochaczewie chodzić. Za chwilę widzimy się u mnie w domu z torbami pełnymi samych perełek. Do zobaczenia. Zakupy już w aucie. Sinsay, lumpex. Kochani, zmykam do domu nagrywać Wam haul zakupowo lumpexowy. Hejka kochani, ja już w domu wróciłam. I słuchajcie, przetargałam te zakupy na trzecie piętro i dostałam wiadomość z Żabki, że mam do odebrania paczkę. I taka podjarana, że to na pewno torebka, którą sobie zamówiłam na Vintedzie, marki Fiorelli, którą ja uwielbiam. No to będzie już taka wisienka na torcie tego holu zakupowo-lumpeksowego. Ale dobra, otworzę tą paczkę, bo nie chcę tam szeleścić papierami, żeby było cichutko, bo tutaj musicie znosić pochrapywania Franciszki, tykający zegar wyniosłam z tego pokoju, no ale żeby było tak bardziej profesjonalnie, otwieram paczkę i wiecie, taka nastawiona całkowicie na to, że będę pokazywała Wam właśnie torebkę. Okazało się, że przyszły moje rękawiczki do pracy, dokładnie, ale też tutaj parę słów o rękawiczkach, bo kochani, już sprawdzałam, pierwszy raz zamówiłam sobie takie rękawiczki w kolorze białym, bo najczęściej pracuję w takich różowych albo niebieskich, totalnie mi się już opatrzyły, więc zamówiłam sobie białe i mogę Wam powiedzieć, że jest ok. Także na torebkę musimy wszyscy poczekać do następnego holu. I tak jak wcześniej wspominałam Wam w aucie, wybieram się do dwóch lumpeksów i wybieram się do nowego wielkiego Sinsaya. I mamy teraz dwa Sinsaye w Sochaczewie, ale w tym jest wyjątkowo, bo mamy tam też dekoracje do domu. No jest olbrzymia, zrobiłam tam jakieś przebitki. Mam nadzieję, że teraz się pojawiają na ekranie Waszych telefonów, tudzież komputerów, telewizorów, nie wiem w czym Wy tam sobie to oglądacie. I od razu przechodzę do pokazywania tych rzeczy, bo naprawdę jest tego trochę. I pierwsza rzecz, którą już musiałam oczywiście sprawdzić, czy jest odpowiednia, to jest taka narzuta, którą kupiłam za całe, kochani, 69,99 zł, ale była przeceniona ze 100. Ale wiecie co, nie zawsze robią te naklejki. Często, gęsto na Instagramie widzę, że oni są oszukańcy czasami w tych sklepach. Wiecie, tutaj nam mówią, że tak przecenili, a może tak naprawdę już taka była tego cena, ale to jest chwila prawdy. Czy nas oszukują, czy nas nie oszukują? Czy to oszukańcy, czy nie oszukańcy? Nie. Było po 99 zł, 99 groszy jest za 69,99.
Także ja sobie takie coś zakupiłam, ale zaraz muszę to uprać, bo ja mam taki zwyczaj, że jak kupuję tego typu rzeczy, jakieś narzuty czy cokolwiek, no to zawsze to muszę wyprać, bo nawet ten zapach jest taki odrobinę chemiczny, także z której strony ja Wam to pokazuję. Z takiej, taka narzuta na łóżko, muszę ją tylko tutaj zwinąć i zamknąć ją po upraniu już w sypialni, bo Franka by z tego po prostu nie zostawiła nic. Okej, okay. I przechodzimy do tego ogromnego Sinsaya, który naprawdę robi wrażenie. Pierwszy raz jest taki sklep w Sochaczewie, który rzeczywiście tą swoją objętością robi wrażenie, bo mamy też na przykład w Sochaczewie, jest jak mi drga powieka, chyba magnezu mi brakuje. Mamy Action, ale ten Action w Sochaczewie, tak jak ludzie mówią, gdzieś tam jeździli, to mówi, że jest po prostu słabizna. Także byłam, założyłam, słuchajcie, od razu w tym sklepie aplikację, bo bardzo przysympatyczna młoda pani mi podradziła, żeby mieć aplikację, bo wtedy taką torbę dostałam za grosza. I żeby w ogóle mieć aplikację, okej. Okay. Tyle w temacie. Także mam aplikację Sinsaya. Pierwsza rzecz, którą ja uwielbiam, jeżeli chodzi o Sinsay, to są te koszulki. One są w cenie 9,99 i co z nich najfajniejsze, że mają regulowane ramionczka i są krótkie, czyli jak sobie tam zakładamy, żeby nam po tych nerach gdzieś tam, wiecie, nie wiało. Ja zresztą uwielbiam tego typu koszulki, zawsze mam na sobie jakąś bezpieczną koszulkę. No ale częściej one są właśnie takie dłuższe i to nie bardzo mi odpowiada, bo gdzieś tam muszę to upychać w tych jeansach. Natomiast taka krótka, naprawdę rewelacyjna, cena też jest przystępna, więc tam nawet jeżeli po kilku praniach coś się z nią stanie, no to nie ma takich, wiecie, tak tego nie przeżywamy, tak tego mocno nie przeżywamy. I teraz przeżywam, teraz właśnie przeżywam lekkie rozczarowanie, ponieważ kupiłam sobie takie sweterki na krótki rękawek w dwóch sztukach, tylko innych kolorach. Ja ich nie mierzyłam, ale zapytałam pani, czy właśnie jest możliwość zwrotu i tak dalej, za cenę 35,99 i w sklepie przy tym ich oświetleniu to wydawało mi się takie switaśno-różowe. Nie wiem, czy w aparacie też teraz to tak nie wygląda, ale mocno wpada mi to w taką lilę, prawda, czyli taki lekki fiolecik i dlatego tu będę się zastanawiała, czy sobie ten kolor zostawić. Natomiast drugi to jest taki klasyczny, klasyczna złamana biel. Ja uważam, że coś takiego w każdej szafie powinno być. Niekoniecznie może w tym kolorze lila czy różu, ale takiej złamanej bieli powinniśmy to mieć. I zanim przejdę do rzeczy z lumpeksu i przymierzę to dla Was specjalnie, żebyście miały orientację, jak się w tym wygląda, to jeszcze pokażę Wam moją stylówę na dziś. A najbardziej zależy mi na tym, żeby zaprezentować Wam ten sweterek, który ostatnio kupiłam sobie na Vintedzie. Wyprałam, ale jeszcze go nie odgoliłam, a widzę, że to jest jednak konieczne. Ja uwielbiam takie swetrzyska i jestem zakochana absolutnie w tym takim, jak to powiedzieć, ten wzór tych plecionek na swetrze bardzo mi się podoba i kupiłam jeszcze jeden na Vintedzie, zaraz też go Wam zaprezentuję. Na początek chciałam właśnie pokazać ten, już nie pamiętam, chyba coś koło 40 zł za niego zapłaciłam. I pierwszy raz kupując na Vinted w ogóle miałam delikatny problem, ponieważ bardzo prosiłam dziewczynę o podanie długości tego sweterka. Nie doczekałam się, no ale tak na oko już. Bo jednak wiecie, w sklepie czy gdzieś na stronie, no mamy podaną długość, czy mamy możliwość przymierzyć ten swetr. Ja już nie mówię, żeby tam pisać jakieś, nie wiem, jak się rozciągnie, jak tak, czy siak, czy owak, bo wiem, sama czasami też coś sprzedaję, że te rzeczy są po prostu tak, no czasami niektórzy za bardzo to wykorzystują, no ale jednak długość dziewczyna powinna mi podać, czego nie zrobiła, no ale na szczęście jest ok. Natomiast pisała mi, że stan jest idealny, ja bym do takiego tego nie zaliczyła, bo będę musiała na niego jeszcze chwilę poświęcić. Dobra, więc zanim przejdę do rzeczy lumpeksowych, bo ja też mam taki zwyczaj, nie wiem jak Wy, ale kiedy ja już przymierzam coś z lumpeksu, to potem muszę się szybko iść wykąpać, więc zacznę od rzeczy czyściutkich. Okej, okay, nie byłabym sobą, gdybym nie zaliczyła jakiś wtopa, widzę, że mi się tutaj trochę odkształcił biustonosz, ale nie o to chodzi, mam na sobie już ten sweterek i wydaje mi się naprawdę przeswitaśny, fajna złamana biel, fajnie też, że ten rękawek jest sporo dłuższy, bo na przykład w moim przypadku działa to w dwa plusy, ponieważ zasłania mój tatuaż, który nie zawsze chce, żeby był mocno widoczny, a po drugie, jak pięknie maskuje, że tutaj gdzieś już się dzieje jakieś takie te pelikany, wiecie, coś, co tak dynda nieładnie, więc z
tym nie ma problemu i ten na pewno sobie zostawi. Ja widzę tu też do jakichś rozszerzanych, lnianych, beżowych spodni, może niekoniecznie do takich jeansów, widzę to do czarnych cygaretek, także myślę, że to będzie rzecz taka mocno potrzebna w mojej szafie. A teraz ciekawe, co z tym lila różem. Okej, i lila róż, jestem bardzo ciekawa. Tutaj decyzję pozostawiam Wam. Wstrzymam się z noszeniem tego sweterka i też wstrzymam się z jego oddawaniem. Póki tak naprawdę Wy mi nie napiszecie, czy zostawiać, czy oddawać. Tak to wygląda. No mówię, troszeczkę za bardzo dla mnie rzuca się to fiolet, ale jak patrzę teraz w podgląd aparatu, to widocznie widzę róż w rzeczywistości bardziej fiolet. Dobra, przycupnęłam teraz na chwilę na taborecie moim. O, różowym, słuchajcie, bo ja mam w ogóle, o, różowy taboret. Także pasuje trochę do tej bluzeczki. I do czego przechodzimy? Przechodzimy do lumpeksu trochę dalej, żeby jednak było widać całą tutaj moją piękną fryzurę. Tak, trochę tego jest. Jest cała torba praktycznie, ale powiem Wam tak szczerze, też różowa, Jezu. I zobaczcie, ona jest różowa, a w tym aparacie wygląda jak biała. Ja cały czas mówię, że trzeba zainwestować w nowy sprzęt, ale jedyne inwestycje, jakie w tej chwili dokonuję, to są te, co mieści właśnie ta torba. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, to całe 10 zł w Finezji, już chwilę podostawię. I w ogóle coś takiego to chciałam kupić już jakiś czas temu. To jest rzecz, którą ja wykorzystam u siebie w pracy, tylko muszę to oczywiście doczyścić, na próbniki z lakierami do, wiecie, jak mam hybrydy, no nie, to takie coś powiedzieć, bo w tej chwili mam w koszyczku, a tutaj jak powieszam taką kolorystyką, to klientką, Boże, jak mi drga powieka, no zaraz trzeba się jakoś ratować, nie wiem, czym jest dużo magnezu. Nie, Jezu, w czekoladzie, a ja już od chyba 4 czy 5 dni nie jem w ogóle słodyczy, bo nadszedł taki moment, kiedy nie mogłam się w te jeansy, wiecie co, tutaj zmieścić, no jednak te leki trochę tak na mnie wpływają, że się ty, znaczy one nie wpływają, one wpływają tylko w taki sposób, że mam dużo większy apetyt, no nie potrafię, nie wiem, konia z kopytami bym opierdzieliła. Także tak to wygląda, czy to jest w ogóle z IKEA, no nic tutaj Wam nie przeczytam, bo oczywiście nie mam okularów, ale gdyby było jakieś coś IKEA, to by było, ale nie ma. Szary kolor, więc będzie mi w pracy pasować. I przechodzimy do rzeczy lumpeksowych. I powiem Wam, że większość rzeczy, którą ja zakupiłam, nie jest dla mnie. Ponieważ pamiętam, że mam nastoletnią chrześnicę, Kornelę, którą kocham nad życie i wiem, że ona lubi tego typu bluzeczki krótkie i tak dalej, więc ja jej kupuję. Kupiłam jej takie body z Primarka w rozmiarze 2XS, więc podejrzewam, że na taką nastolatkę będzie jak najbardziej. To jest taki półgolfik, wiecie, zapinany tutaj, prawda? Jak to Rafał Pacześ pokazywał w swoim stand-upie, jak dziewczyny zapinają body, to uwielbiam go. Chociaż ostatnio zaczęłam pałać miłością, także Rafał, możesz być zazdrosny, bo moje uczucia teraz bardzo kierują się w stronę Wojtka Fiedorczuka, którego serdecznie Wam polecam, jest po prostu bezbłędny, jego humor jest na najwyższym poziomie i nie będę Wam tu polecała konkretnego programu, bo obejrzałam już wszystko, co jest dostępne w necie i we wszystkim jestem zakochana, także polecam serdecznie. Natomiast takie coś kupiłam Corneli, mam nadzieję, że się jej w ogóle spodoba i że będzie jej miło, że ciotka o niej pamięta. Następny t-shircik to jest taki chyba jakiś no name, zresztą nie powiem Wam, co to jest, bo to jest, tutaj ktoś dokonał wycięcia metki, ale taki króciutki, różowiutki t-shirt, ja myślę, że dla takiej nastolatki też będzie ok. A tutaj ciotka to już tak jakby powiem zaszalała, bo to była rzecz, która była wyceniona i Finezji taki t-shirt z Nike kosztuje około 20 zł, on jest taki bardzo blady, ale nie tak blady, jak chyba Wy to widzicie w takim różu i cały w znaczkach Nike, także mam nadzieję, że to się Corneli spodoba i już widać taką, że to jest, ten materiał jest zdecydowanie przyjemniejszy od tej poprzedniej różowej koszulki i też fajnie jest wykonany tutaj pod szyjką i te zakończenia rękawków, także mam nadzieję, że to Corneli się spodoba. Dobra, i teraz rzecz, którą ja sobie już kupiłam, sobie i zaraz ją dla Was przymierzę, bo jak zobaczyłam tą śnieżno-białą biel i to jest Next i to jest koszulka Slim Fit w rozmiarze właśnie eseczki. Także co? Ja ją na siebie zarzucam, ale do tej koszulki założę coś,
co może być niezła pompa. Tutaj teraz jakby nie spożywajcie niczego, nie pijcie, bo ja kupiłam spodnie. Spodnie w takim kolorze, o, 20 zł, ale to już nie jest finezja, bo to, co pokazywałam do tej pory, to jest finezja, a to jest lumpeks na ulicy Staszica, taki mały, u pani Ali, którą też pozdrawiam serdecznie z tego miejsca, bo jest bardzo sympatyczną panią, oni od lat już mają lumpeksy w naszym mieście, nie jeden, a kilka, też Wam nie powiem, bo nie wiem, co się dzieje, chyba ludzie są coraz bardziej wrażliwi i wszyscy wycinają metki. Natomiast nie było możliwości przymierzenia, było bardzo dużo ludzi, więc ja teraz zakładam ten biały t-shirt i spodnie. I trzymajcie się, bo to może być naprawdę nieźle. No i kochani, no jest tak jak myślałam, no w tym lumpeksie jest problem z przymierzalnią. I ja tak byłam prawie pewna, że one będą dobre. Natomiast zaskoczyło mnie to teraz bardzo, że one mnie łapią na dupsku i tutaj trochę w udach. No ja już nie planuję jakoś schudnąć, siłownia to też gdzieś, wiecie, takie moje plany, ale dalekie. Mogę tylko powiedzieć, tak jak mówiłam, że 20 zł, także albo je po prostu wystawię na Vinted, ale pokażę też je Renacie, może na nią będą dobre. No cholera, trochę szkoda, bo kolor przepiękny, fason przepiękny, no zabrakło dosłownie centymetra, no niestety. No ale t-shirt, no t-shirt też nie jest jakby w moim rozmiarze, bo widzicie, on mnie tutaj wszędzie łapie, no nie? Ja jednak jestem, jak to moja babunia mówiła, biodrzasta kobieta, ale mi bardziej chodziło o tego typu efekt, jeżeli chodzi o ten t-shirt, a naprawdę jest bardzo fajny, więc tutaj jest ok. I od razu pokażę Wam też coś, co kupiłam w tym małym lumpeksiku, co jest z tej takiej strony chyba, której teraz nie wiem, dziewczyny szaleją, jak się ją poprawnie wypowiada, ja nie wiem, wiem tylko tyle, że zapłaciłam za to 25 zł i to jest w kolorze takiego waniliowego jeansu i to ma dość krótkie rękawy, ale ja na przykład nie widzę, nie mam z tym żadnego problemu, ponieważ ja i tak rękawy nigdy nie noszę, tylko zawsze podwinięte, więc to się prezentuje tak, zamiast na przykład jakiejś takiej, nie wiem, kurteczki czy czegoś. Bardzo mi się ta koszula spodobała, jest w sumie lekka, cienka. No, tutaj te prześwietlenia i tak dalej, no ale fajnie się to prezentuje. A i kolejna rzecz, którą zakupiłam, to są takie gaciochy. To nie jest dla mnie, to jest dla mojej mamy. Mama nie jest szczupłą kobietą, ale jak zobaczyłam takie spodenki 3/4, to myślę, że na lato będą dla niej jak najbardziej odpowiednie. Zapłaciłam za nie 15 zł, więc dla mamusi też coś tym razem jest. I ostatnia rzecz, którą zakupiłam, to jest taki t-shirt i cena, kochani, za niego to było 10 zł. Jest z Primarka i jest w kolorze takim karmelowym i już go zakładam. Okej, i ostatnią rzecz mam już na sobie, czyli ten t-shirt, on jest takiego dość fajnego materiału, bo jest taki lekko błyszczący, ale na pewno taki, który się mocno nie gniecie. Fajnie wykonana tu przyszyjce i myślę sobie, że do niej ta koszula może też by wyglądała fajnie, do tego na przykład jakieś dżinsy, bo już nie byłoby co przesadzać z tą kolorystyką beżową, bo widzicie, no teraz to jest trochę tak, no nie, to nie jest po mojemu, ja zresztą zawsze preferuję jaśniejszą tutaj bazę, a ciemniejszy, na przykład ciemniejsze okrycie, ale okej, dobra. Więc ja teraz będę, słuchajcie, co ja teraz będę robić? Ja będę ubolewać, że spodnie są za małe. Będę cieszyć się z zakupów, które zaraz zamierzam uprać, bo też tak jak Wam powiedziałam, nigdy nie trzymam tych rzeczy z lumpeksu, tak? Więc będę musiała się wykąpać, rzeczy wyprać, naszykować dla Corneli te t-shirty. Ale pierwsze co zrobię, jak wyłączę aparat, przysięgam Wam, biorę frotkę i robię kitkę, bo już gdzieś moje nerwy sięgają zenitu z tymi włosami. Także tak wyglądały moje dzisiejsze zakupy. I kochani, na koniec tego filmiku tylko taka mała wzmianka. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za komentarze pod ostatnim filmikiem i ci, co pisali, będą wiedzieli, o co chodzi. Także bardzo, bardzo Wam, kochani, dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się za chwil kilka. I jeszcze taka moja mała prośba i pytanie do Was, ponieważ ja czuję, że
możecie być już troszeczkę zmęczeni holami lumpeksowo-zakupowymi. A nie ukrywam, że jakoś moja głowa nie jest teraz wypełniona ekstra pomysłami na nagrywanie, więc jeżeli mielibyście jakiś pomysł, coś, co chcecie u mnie teraz na kanale, bo Renaty przez jakiś czas na pewno tutaj nie będzie, bo ona skupia się mocno na swoim Instagramie. Jeżeli chcecie i macie pomysł na jakiś filmik, który mogłabym dla Was nagrać, to ja oczywiście jestem bardzo otwarta na Wasze propozycje. Mam nadzieję, że niezauważalne było to, że prawym okiem non-stop puszczałam do Was oczko, ale naprawdę muszę zaopatrzyć się w magnez. Kawa go, którą dopijam, kawa go podobno wypłukuje, ale nie wiem, czy to prawda, czy nie. Tutaj mam znajomą dietetyka, dziewczynę z Sachaczewa, która mieszka w chyba Gdańsku, więc chyba do niej napiszę, czy to jest fake, czy nie fake. Dobra, biorę frotkę, kochani. Do szybkiego następnego. Jeszcze raz Wam dziękuję za wszystkie komentarze w poprzednim filmiku. Trzymajcie się i kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło. Pa, pa!